Prawie byśmy się zdążyli 3 razy rozwieść przed ślubem. I nawet swojej najbliższej przyjaciółce nie powiedziałaś prawdy? Nie. Nikt nie wiedział. Chciałam przywieźć własnego księdza z własnym ekwipunkiem. Wchodzę na parkiet, ja mówię, teraz zobaczycie, co się będzie działo. I gówno się dzieje. I ja jak dinozaur, rozumiesz, nie mogę podnieść tych rąk. To za różnica, czy wymiotujesz na marmur, czy na, wiesz, panele. Przez wiele miesięcy w tajemnicy utrzymywała fakt, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Nie pisnęła słówkiem o zaręczynach, nie dzieliła się przygotowaniami do ślubu. Zdradziła nam wszystko dopiero w momencie, kiedy było praktycznie po wszystkim. Jedna z największych polskich gwiazd, Doda, opowie dziś mi, a tym samym Wam, o kulisach swojego ślubu oraz wesela. Doda, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie bardzo interesująca rozmowa, bo tak naprawdę Twój ślub oraz wesele do tej pory były tematem owianym tajemnicą. Tak, i dlatego też bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś, bo trochę zrobiłam to z egoistycznych pobudek, bo bardzo bym chciała o tym wszystkim opowiedzieć, żeby w końcu się móc pochwalić swoim talentem, wiesz, organizatorskim, bo sobie mało ludzi zdaje z tego sprawę, wiesz? No i właśnie super, bardzo, bardzo się cieszę, ale zanim porozmawiamy o tym Twoim talencie, to chciałabym zacząć od samego początku. Mm-hmm. Zanim oczywiście zaczęłaś planować, no to musiały być zaręczyny. Tak. Czy Ty się ich spodziewałaś? Oczywiście, wybrałam sobie również model piersionka. No nie. Zaręczyliśmy się w tym samym mieście, w którym wzięliśmy ślub, czyli w Marbei. Nie pamiętam ile wcześniej, ale chyba jakoś we wrześniu, a ślub mieliśmy w kwietniu. No to. Czyli niedużo czasu sobie dałaś na organizację tego? Bardzo mało. Bardzo mało czasu, zwłaszcza, że dopiero po 2 miesiącach zdałam sobie sprawę, że to jest karkołomna praca i ogromna odpowiedzialność i wiele obowiązków, które sobie zwaliłam, że tak powiem, przysłowiowo na głowę. A propos Twojego pierścionka, była masa historii związana z tym, ile on kosztował i ile on ma karatów. Pochwalisz się? No, ile kosztował, to nie wiem, bo... Czyli wybierałaś bez ceny, tak. Tylko oglądałaś ten. Wybrałam sobie po prostu, jakbym chciała, żeby wyglądał, a już jakby reszta mnie nie interesowała, nawet głupio było mi pytać. Wielkość diamentu? Szczerze mówiąc, no nie, no nie jest tak, nie jest za mały, ale też nie jest za duży. Masz takie wrażenie, że diamenty w ogóle kurczą się w oczach z czasem? Nie, 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 wręcz przeciwnie. On wydaje mi się, że cały czas jest potężnym koniem. Właściwie na co dzień go nie noszę i też na koncerty go przestałam zakładać, bo boję się, że on gdzieś, nie wiem, albo zahaczy, ciągle mi zahacza kostiumy i tak dalej, więc zakładam go od wielkiego, że tak powiem, dzwona. Czy Ty od razu podczas zaręczyn wiedziałaś, że w tym miejscu weźmiecie też ślub? Bardzo lubiliśmy tam jeździć do tej Hiszpanii i właśnie do Marbei i tam w ogóle chcieliśmy też kupić dom od samego początku, tam sobie pomyślałam, że może bym się przeprowadziła, więc po co było kombinować, to miejsce było idealne, żeby wziąć ślub, zwłaszcza, że w ogóle nie wyobrażałam sobie, żeby robić to w Polsce, ponieważ nikt nie wiedział, że my jesteśmy razem. No nie wiedzieli moi przyjaciele, nie wiedzieli moi znajomi, wiedzieli tylko i wyłącznie moi rodzice, no bo wiadomo, poprosił mnie o rękę. I też zaręczyny utrzymywane były w tajemnicy. Gdzieś tam niechcąc miałam ten pierścionek i moja koleżanka mówi, Jezu, co to jest? Ja mówię, nie, tam taka chińska podróbka. Uwierzyła? Tak. To chyba słabo Cię zna. No, może za dobrze, z czasów młodości. I tak naprawdę to było karkołomne, wiesz, zadanie, żeby to wszystko do końca w tajemnicy utrzymać. No właśnie, bo oprócz tego, że tak naprawdę wzięłaś sobie na głowę organizację ślubu za granicą, no, co jest podwójnie trudne, tak, to jeszcze musiałaś to wszystko utrzymać w tajemnicy, tak jest, więc kontakt z kimkolwiek w branży, kto mógłby Ci pomóc, praktycznie nie wchodził w grę. Nie. A czy od początku miałaś ten pomysł, że samodzielnie to zorganizujesz? Tak, tak, tak. Skąd taka wizja? Może dlatego, że sama jakby jestem organizatorką wszystkich swoich koncertów, wszystkich swoich tras koncertowych, produkuję wszystkie swoje płyty, DVD, więc ten talent producencki, organizatorski gdzieś tam mam. No, przełożył on się w jakimś stopniu na produkowanie i organizację wesela. No i teledysku. I teledysku, ale w niektórych kwestiach rzeczywiście no, przerastało mnie, tak jak rozmawiałyśmy, prawie byśmy się zdążyli 3 razy rozwieść przed ślubem. No właśnie. Chciałam zapytać, czy ta Twoja wizja była absolutnie spójna z wizją Twojego narzeczonego? Mój mąż ma moją wizję. Aha. Bo lubimy wspólnie podejmować moje decyzje. Więc... Sam się na to pisał, oświadczył się, znaczy, ale że mu to moim zdaniem odpowiada. To jest wspaniałe dla mężczyzn w momencie, kiedy mają taką artystkę obok siebie, która lubi to robić i oni już się niczym nie muszą przejmować, nie muszą się, wiesz, zastanawiać, wybierać, decydować. Oni to robią nawet, wiesz co, z lenistwa, więc ja się nawet poświęcam. Tak, robiąc to dla niego. Tak, ja czekam na popiersie, medal oraz na ręczo kwiatów po wszystkim. W związku z tym, no jak pomyślałam sobie, dobra, to ta Marbella,
i sama to zorganizuję, no bo nikt nie może o tym wiedzieć, trudno, znaczy, dam radę. Znaczy bałeś się po prostu, że jak weźmiesz też kogoś do pomocy, to się wyda. Po prostu wyda. Miałaś wizję miejsca. Co się paradoksalnie najgorsze okazało? Zaproszenie gości. Bo jak tu ich ściągnąć na weekend, wiesz, do Hiszpanii, nie mówiąc im dlaczego? Wszyscy mieli swoje plany, no nikomu tak się za bardzo nie chce, wiesz, jechać na 3-4, każdy ma tam swoje dzieci, jak nie powiesz, słuchaj, to jest mój ślub, no to wiadomo, że każdy wtedy przełoży, no i przyjedzie. Ale tak naprawdę to naprawdę musiałam wymyślać takie głupoty, no właśnie, żeby zmusić ich, presję jakąś taką wywierać, a mimo wszystko, żeby oni się nie skapnęli, po co tam jadą. Że za bardzo ci zależy. Że za bardzo mi zależy, żeby na pewno tam byli. No i co im, jakie ty im wciskałaś? No głupoty im wymyślałam, każdemu co innego, bo... No ja słyszałam, że mówiłaś, że kupujecie dom i to jest w ogóle taka parapetuwa. Tak, niektórym to, innym, że premiera filmu, że muszą zobaczyć, bo to jest taki tajemny film, w którym ja brałam udział i muszą to zobaczyć, bo to będzie wyświetlanie właśnie tam, nigdzie więcej. No każdemu co innego. I nawet swojej najbliższej przyjaciółce nie powiedziałaś, że to jest ślub? Nie, nikt nie wiedział, to sobie wyobrażasz, jak wyglądał mój... Nie korciło cię? Nie. Wiedzieli tylko twoi rodzice oraz ksiądz. Tak, no ksiądz wiedział, bo musiał przyjść, w ogóle nie wiem czy wiesz, ale jest tylko jedno państwo w Europie, które nie da ci ślubu gdzieś w plenerze. Hiszpania. Świetnie sobie wybrałam. Musiałam przywieźć własnego księdza z własnym ekwipunkiem. Oczywiście nie musiało być po cywilu, że tak powiem, żeby nikt się nie skapnął w samolocie tych moich gości, żeby mi dał ten ślub, ale wcześniej nie mogłam wziąć o tak sobie, musiałam wcześniej wziąć cywilny. W Ciechanowie. Więc wcześniej, miesiąc wcześniej, po zamknięciu urzędu cywilnego, po kryjomu w kapturze, braliśmy ten ślub cywilny. No, czekaj, chciałam się zapytać. Pozdrawiam właśnie panią urzędniczkę, która się nie wydała przez miesiąc. Jak byłaś ubrana, a ty mówisz o jakichś kapturach? Nie, no przebrałam się w kiblu biały garnitur. Czyli odpisywałaś się na cywilny też. Tak, tak, tak. Czy to, że miałaś już za sobą jeden ślub, pomogło ci jakoś w organizacji? Nie, w ogóle mi nie pomogło, bo przede wszystkim to był mój pierwszy kościelny ślub. Czyli pierwsza biała suknia, pierwszy właśnie ksiądz. Wcześniej nie mogłam wziąć kościelnego ślubu ze względu, że mój pierwszy mąż był rozwodnikiem. No więc tutaj to było zupełnie inaczej, zupełnie inne emocje. No tysiące razy tak naprawdę lepiej ze względu na te wszystkie rzeczy, które wcześniej mnie ominęły. Ale ty jesteś tak bardzo wierzącą osobą? Ten ślub kościelny miał dla ciebie takie duże znaczenie? Mój mąż jest bardzo wierzącą osobą, a dla mnie to było niesamowite, niesamowite ze względów emocjonalnych. Ty właśnie możesz sobie porównać to, jak wzięłaś sam ślub cywilny, a teraz ślub cywilny. Nie i da kościelny. Się w ogóle tego opisać, to jest bez porównania. Wzruszyłaś się? Nie. W ogóle najlepsze jest to, że chyba, nie wiem czy ty też tak masz, ale artystki estradowe, które dużo lat występują na scenie, jak już wchodzą na tą przysłowiową scenę, to już jest, to nie ma takiej opcji. Ja na przykład miałam dla swoich rodziców zaśpiewać piosenkę na weselu i ćwiczyłam ją w samochodzie, ćwiczyłam ją gdzieś tam w domu. Nigdy nie byłam w stanie dotrwać do refrenu. Ryczałam jak psychopatka. Ja mówię, ja nie zaśpiewam tego. Co się ze mną dzieje? Bardzo wzruszająca piosenka, no wiadomo, dla rodziców i o rodzicach. Jak wyszłam już na tą scenę, wzięłam ten mikrofon do DJ-a, mówię, graj chłopcze. I zero, pełen profesjonalizm, nic w ogóle, moja matka z ojcem, a przepraszam, nie, mama była na lekach uspokajającego, pierwszy raz leciała samolotem. O Jezu, czyli tak samo boi się latać jak ty. Tak, znaczy nie wiedziała się, że się boi, bo ma 70 lat, więc pierwszy raz, to jest niesamowite, pierwszy raz w wieku 70 lat oderwać się od ziemi, ty sobie to wyobrażasz? No, nie. No więc ona była na ma pełnym luzie do mojego męża, Paweł, przestań! A mój ojciec cały zaryczany. Jednak leki robią dobrą robotę. Także no, wracając do tematu, nie wzruszałam się. Mój mąż był bardziej, jest bardziej emocjonalny niż ja. Chciałam porozmawiać teraz o twojej sukni i przede wszystkim interesuje mnie reakcja twojego męża, kiedy pierwszy raz cię w niej zobaczył. To znaczy, musimy ustalić jakby kolejność. Najpierw był ten cywilny w marcu. W Ciechanowie. Tak, potem w kwietniu mieliśmy ślub plenerowy, gdzie pierwszy raz wszyscy doznali szoku, bo zobaczyli mnie w tej sukni, że są uczestnikami ślubu i to był w takim amfiteatrze hiszpańskim. A dwa dni później kościelny na Starym Mieście, właśnie w tej Marbei. Czyli ja tak naprawdę miałam trzy stroje. Jak wybierałaś i czy mąż padł, jak cię zobaczył? Nie, chyba wcześniej mnie zobaczył, bo się szykowaliśmy jakoś razem. A, okej, czyli nie miał tej niespodzianki. Nie miał. A może miał? Już nie pamiętam. Jezu, no dopiero 2 lata minęły, jak to nie pamiętam. Nie zwracam na takie rzeczy uwagi po prostu, ja jestem bardziej taką chłopczycą.
No, tutaj na ślubie swoim nie wyglądałaś jak chłopczyca bynajmniej. No. No, wybierałam byłaś księżniczką trochę. Taką hiszpańską. No, w tym swoim sexy stylu, ale tak. Jednak no, było tak właśnie chciałam, ślubnie. Chciałam zawrzeć w jednym wszystko, co jest najważniejsze, czyli mój styl, żeby sexy było, trochę lokalnie, czyli że hiszpańsko, no i spektakularnie, czyli wiesz. Jak na co dzień. No właśnie. No i to było dla mnie bardzo istotne. Troszeczkę ubolewałam, że nie była to śnieżno-biała sukienka, bo jednak, nie wiem, bardzo chciałam mieć białą. Ale w końcu już ten złamany łosoś, dobra, jakoś dałam się namówić. Ale żałujesz tej decyzji? Że był złamany łosoś? Nie, w sumie nie, bo byłaby naprawdę, jest piękna ta sukienka i wszyscy naprawdę byli pod mega wrażeniem. Ale jakbym miała wybierać, to wolałabym, żeby była śnieżno-biała. Panie z warszawskiego salonu, które naprawdę wykonały kawał wspaniałej roboty, bo musiały przerabiać cały gorset ze względu na mój okazały biust. I wąską talię. Tak, dokładnie. Tak naprawdę no, przez minimum z miesiąc trwały te poprawki. Przecież jeszcze ten trend, który sobie wymyśliłam, on nie był w ogóle do sprzedaży. Jaki sobie myślałeś? No ten trend taki doczepiany, jego w ogóle nie ma w Bercie. Okay. Napisałam do tej Berty, że mu chcę mieć w tym stylu co sukienka, wielki, doczepiany, nie, to nie jest trend, no taka baskinka z wielkim trenem. No i oni go tam uszyli, no ale tutaj te panie musiały na miejscu poprawiać i ja im wymawiałam przez ten miesiąc, że to jest sukienka na plan zdjęciowy. No właśnie chciałam zapytać, jak to się znowu ci udało, że nikt znowu się nie sypnął, no, na przykład z salonu? Im, że grałam, że będę grać w komedii romantycznej z uciekającą panną młodą i stara po prostu w międzyczasie biegałam korytarzem w to i na, wiesz, i we w te, żeby udawać przed nimi, przed tymi innymi klientkami, że ja sprawdzam, czy mi będzie wygodnie w tej scenie, jak ja będę uciekać przed ołtarza. Na planie. Na planie. Znaczy, moim zdaniem one się skapnęły, ale mimo wszystko były bardzo profesjonalne i nic. A co miałaś na sobie w kościele? A w kościele to już był taki styl bardziej księżniczkowy, zupełnie inny krój. Ale takim tej sukni chyba nikt nie widział. Nie, do tej pory. Nie, bo właśnie chciałam sobie zostawić jedną uroczystość, właśnie tą kościelną dla siebie i już. Wy musieliście zapewnić wszystkim gościom pokoje, noclegi. Tak. Wy opłacaliście te pokoje. Ich w samolot? No tak. Wy płaciliście za ich bilety lotnicze? Tak. Czyli wzięliście na siebie wszystkie koszty? Tak. To z głupi wydaje, ale często młode pary liczą na to, że jak przyjadą ci goście i dadzą im prezenty, to w jakikolwiek sposób im się to zrekompensuje. No nie, no my nie mieliśmy prezentów ze względu na to, że nikt nie wiedział, że przyjeżdżam na ślub. Dopiero potem jakby się z biegiem dni, jak już wszyscy wracali do Warszawy, to były takie sytuacje, że faktycznie się widywaliśmy z różnymi ludźmi, którzy byli u nas na ślubie, ale też ja jakoś na to nie liczyłam. To była dla mnie taka fajna zabawa. Miałaś wcześniej ustalony budżet, w którym starałaś się zmieścić, czy po prostu poszłaś na spontan? Nie, zawsze mam ustalony budżet. Ja jestem bardzo oszczędną osobą mimo wszystko i nie lubię wydawać bez sensu. Dlatego jak projektowaliśmy jakby salę weselną, czy podest dla DJ-a, czy tą scenę, czy całe, wiesz, tam miejsce, gdzie się tańczyło, to oczywiście było milion opcji droższych, tańszych i tak dalej. Zawsze wybierałam taką, która będzie fajnie wyglądać, ale nie będę musiała przepłacać, bo i tak się wszyscy upiją, więc co to za różnica, czy wymiotujesz na marmur, czy na, wiesz, panele. No z tej perspektywy faktycznie na to nigdy nie patrzyłam. A powiedz mi, na jaką muzykę ty postawiłaś? Kto grał, kogo zaprosiłaś? No bo rozumiem, że byłaś w tym aspekcie bardzo wymagająca. Mieliśmy DJ-a z Polski, którego wynajęłam ja, udając, że jestem świadkową mojej przyjaciółki i ona nam scedowała ten obowiązek znalezienia DJ-a. Więc powiedziała mi, proszę przygotować te wszystkie gry, tutaj są ulubione piosenki Panny Młodej, czytaj mnie, na pendrive'ie, wszystko to proszę przygotować. A no konkursy? Ja wiem, bardzo dużo konkursów. A jak mają na imiona? Jakie mają imiona? Wie, Wojtek i Anetka. O, no to super. No i przyjechał z tymi tabliczkami Wojtek i Anetka. W hotelu zadzwoniłam do niego do pokoju, mówię, słuchaj, wyrzuć te kartki, albo jak coś, to zmień flamastrem, dodaj je mielon. Co? Więc... O kurczę, miał tremę, jak się dowiedział, że w ogóle na twoim weselu będzie grał? Nie, on już była taka adrenalina już tam na miejscu, moim zdaniem, że gdybym mu właśnie powiedziała wcześniej, to dopiero byłaby trema. Naprawdę była świetna impreza, no bawiliśmy się do 8 rano. Chciałam ciebie zapytać, jak to jest w ogóle tańczyć do swojej własnej piosenki, która też była pisana w momencie, no, kiedy nie byłaś ze swoim mężem jeszcze. Tak. No i chciałam ciebie jeszcze zapytać o to,
jak się przygotowywaliście do tego tańca, bo tam była jakaś taka potężna choreografia, jakieś unoszenia, tak, tak. Szmery, my gruba, bajery. Bo wcale. No. Ja mówię, Emil, przykro mi, ale nie jesteś utalentowany tanecznie, tak? Więc bardzo Cię proszę, abyś wyprzedził nasz kurs co najmniej o miesiąc swoimi prywatnymi lekcjami z Panią. No więc zanim ja wkroczyłam na parkiet, ucząc się naszego układu, to on już miesiąc wcześniej chodził. Ja byłam pewna, że on to jakoś tak zbagatelizuje, no nie wiem, machnie sobie ręką, on się tak do tego przyłożył. Mi było go tak szkoda. Ale jakie szkoda. To jest miłe. No to było bardzo miłe, cały wiesz, spocony, nie chciał zmęczony. Ci spieprzyć tego. No naprawdę, i jeszcze taka moja koleżanka tancerka, wspaniała też, też musiałam ją oszukiwać, że my tak naprawdę przygotowujemy się do takiego show, bo się założyliśmy ze znajomymi i w ogóle nie chcemy tego, no ale dobra, musimy, bo możemy wygrać hajs na cele charytatywne. Więc no po miesiącu jak przyszłam, mówię, wow! Ja mówię, i już umiesz cały układ? Ja mówię, niesamowite, nauczyłaś się go tylko w miesiąc. Ja po 5 minutach już go znałam. Więc naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. I teraz kolejna historia. Najgorzej, jak nie ćwiczysz układu w kietce, w której tańczysz. Wiem. I ja, stara, wchodzę na parkiet, ja mówię, teraz zobaczycie, co się będzie działo. I gówno się dzieje, bo ja mam te rękawki i ja mam układ z podnoszeniem rąk, a ja nie mogę. I ja jak dinozaur, rozumiesz, nie mogę podnieść tych rąk. A Emi tak, nie wie w ogóle, o co chodzi. I ja mówię, improwizuj! I pod koniec skończyłam ten taniec, mówię, tak, jestem bardzo zażenowana. Wziąłam ten mikrofon, wyrwałam DJ-owi, słuchajcie, mówię, bardzo Was przepraszam. A ja mówię, nagramy to jeszcze raz. Zdjęłam te ramionczka, mówię, musimy to zrobić jeszcze raz. A mówię, macie być tak samo podekscytowani. One more time, bitches! A powiedz mi, no jak to było do tej swojej piosenki? W ogóle wspólnie wybraliście tą piosenkę, do której odbył się Wasz pierwszy taniec? Tak. No ale dlaczego właśnie padło na tę? Wiesz co, dlatego, że jak ja pisałam ten utwór, kiedy byłam szczęśliwą singielką i naprawdę nie chciałam zmieniać tego stanu, bo i polecam go wszystkim dziewczynom, które chcą po jakichś tam ciężkich rozstaniach dojść do siebie, jak najdłużej być singielką. To jest świetny czas, kiedy można poznać siebie, kiedy można pokochać bycie samemu ze sobą, a co najważniejsze, nabrać takiego poczucia, że same sobie dajemy dużo radości, szczęścia i spełnienia i nie potrzebujemy tej drugiej osoby, żeby poczuć się lepiej i wtedy paradoksalnie to jest ten moment, kiedy możemy z kimś to życie dzielić. I wtedy pojawia się on. Tak, ale to jest najlepszy moment, kiedy wybierasz nie bo musisz, tylko bo po prostu chcesz. Tak, że wiesz, że ty go nie potrzebujesz. No, no i tak właśnie było w tym przypadku i jak byłam singielką, to sobie wymyślałam, Boże, ja bym chciała kiedyś napisać, bo pisałam same smutne piosenki wtedy, może ja napiszę jakąś jedną wesołą, piękną, romantyczną piosenkę dla kogoś, kogo spotkam w swoim życiu. Kto mi da ten rodzaj uczucia, na który jeszcze nie było mi dane tego uczucia poznać nigdy przez te 34 lata. I usiadłam sobie u siebie w domu i wyobraziłam sobie to uczucie, które niektóre moje koleżanki już miały szansę w swoim życiu poczuć. I jak to jest mieć właśnie taką osobę, która Cię kocha bezinteresownie. To była dla mnie zupełna nowość. I wtedy stworzyłam ten utwór, więc jak poznałam Emila, to samoistnie ten utwór przypisałam sobie go do niego. A jak planowaliśmy ślub, to sobie pomyślałam, że to będzie bardzo fajna kompozycja klamrowa. Porozmawiajmy teraz o jedzeniu. Czy Ty komponowałaś to menu? Ja. I co się w nim znalazło? Bardzo lubię jedzenie. Słodyczak, już rozmawiałyśmy, nie. Natomiast ja bardzo lubię jedzenie i bardzo zwracam uwagę na dobre jedzenie. To, co ja przeszłam z tym jedzeniem i z nimi, naprawdę był wspaniały hotel i wydawało mi się, że jakby uważam, że Polska jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o gastronomię. To prawda. I dużo podróżuję po świecie i proszę mi uwierzyć, no za każdym razem sobie myślę, no w Polsce zrobiliby to 100 razy lepiej. Jesus. I tak samo było w tym hotelu, to był świetny hotel, jeden z najlepszych w Marbella, a to jedzenie, które mi na początku zaserwowano, kiedy pojechałam tam sprawdzać i robić ten tasting menu, było dalekie od tego, co ja wymagałabym za taką cenę, więc pokazałam w bardzo jednoznaczny i dosyć mało symboliczny sposób, jak bardzo jestem zawiedziona i dałam im szansę za tydzień. No już za tydzień było lepiej, no ale najgorsza opcja, bo wymyśliłam sobie swoje menu. Dali mi kilka różnych do wyboru, powiedziałam no i wymyśliłam sobie swoje. Jeszcze miałam, wiesz, wegetarian, wegan na tym przyjęciu, więc dla każdego coś innego. I nie chciałam, żeby to było takie mega klasyczne, no ale moja matka mówi, bez rosołu, nie ma wesela!
Więc ja mówię, no dobra. No właśnie chciałam Ciebie zapytać, czy postawiłaś totalnie na tamtejszą tradycyjną kuchnię? A weź Hiszpanom wytłumacz, co to jest rosół. No właśnie, czy próbowałaś jakieś polskie tutaj przemycić potrawy do Hiszpanii? Był. Połączyłam wszystko razem. I nowoczesne jedzenie, i te wegańskie, wegetariańskie, ryby, mięsa, wszystkie opcje, plus właśnie ten rosół. No, wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chodzi o jedzenie, zrobiłam to mega, mega profesjonalnie i każdy był full najedzony, chociaż nie było takiego, wiesz, szwedzkiego stołu, tylko po prostu potrawy wchodziły, tak, serwowane. No i tort, poczekaj, no i właśnie chciałam zapytać Ciebie o tort, bo ja właśnie lubię te słodycze, dla Ciebie to nie jest ważne, ale dla mnie tort to jest w ogóle klub programu, no więc historia z tortem. No historia z tortem była taka, że no, na tym tasting menu wjeżdża ten tort. I to jest druga sprawa, nie ma kraju na świecie, moim zdaniem poza Polską, która robi tak dobre ciasta jak u nas. Jezu, u nas to najlepsze ciasto, naprawdę. A tam wszystko na jedną kopę, jakieś biszkopty, kremy, dramat. No więc mówię, nie. I wtedy mi się przypomniało, że ja byłam przecież w Hiszpanii w takiej małej knajpce, na Starym Mieście, pyszny, dostałam, gdzie nie lubię słodyczy, ale razem się zajadaliśmy z Emilem, pyszny taki sernik z białej czekolady. I kiedyś tak sobie myślimy, wiesz co, to będzie nasze ciasto, będzie nasz tort weselny, co ciężko zrobić, bo jest to sernik. No ha, i zapomnieliśmy o tym. I ja sobie wtedy przypomniałam, tam pójdę, polazam do tej knajpy i mówię, wie pani co, bo ja ślub biorę za tydzień. Czy może pani mi z tego sernika zrobić tort weselny? No i? No i zrobiła. Ja słyszałam, że jedna z sukienek, w której pojawiłaś się na weselu, to była suknia, którą już wcześniej miałaś na sobie. Tak, to była sukienka z Cannes, bo faktycznie był taki moment, że mówię, przecież ja muszę mieć jakąś kieckę na wesele. Ja wiem, na pewno nie będę tańczyć w tej długiej, w ogóle nie ma takiej nawet opcji. Muszę mieć wygodną, krótką kieckę. I jestem myślę, nie, no jak ja mam teraz jeszcze szukać kolejnej, trzeciej, wiesz, sukienki ślubnej, weselnej, to się wykończy, zwłaszcza, że już nie miałam czasu ani ochoty. I podeszłam sobie do szafy, mówię, dobra, która jest biała, która jest świecąca? Szybko, dziewczyny, raz, dwa, trzy! Która się rzuciła w oko? I wtedy... Ale co, była faktycznie ona biała? Ona jest taka, no taki złamany biel ze srebrnymi, perłowymi dodatkami. Ona miała w kan taki krótki trend rozkloszowany, on jest zdejmowany, więc ja sobie go zdjęłam. I zrobiłam sobie krótki welon i to jest moja super stylowa, bardzo ją lubię. Chyba nawet... Nie, no na równi z tą, z amfiteatrą. Od Twojego ślubu minęły już 2 lata. Tak, w kwietniu, no. No i jak oceniasz małżeństwo z tej perspektywy już bycia żoną od 2 lat? Wiesz co, nic się nie zmieniło. Naprawdę, mamy taki, myślę, że wypracowany swój styl związku i też on powstał na zupełnie innych fundamentach niż do tej pory wchodziłam w relacje. Jak można się domyśleć, no te fundamenty wcześniej się nie były zbyt stabilne. Nie wiem jak będzie za parę lat, być może się zdziwię, bo życie mnie bardzo zaskakuje, więc nie jestem w stanie nic już zakładać. Natomiast wcześniej faktycznie ten pierwiastek przyjaźni nie był dla mnie istotny. Tak bardzo jak ta pasja, namiętność, gdzieś tam ta zazdrość, jakieś takie aspekty, które mnie, młodą kobietę, bardzo ekscytowały. W wieku tych 36 lat, kiedy trochę, no nie, 4, kiedy już trochę przez to życie przeszłam, nabyłam wiele doświadczeń, zmądrzałam, wyszlachetniałam, zrozumiałam, że ja na partnera do życia potrzebuję człowieka, który da mi zupełnie inny rodzaj, inny pakiet emocji niż do tej pory. I zbudowaliśmy tą naszą relację na początku na przyjaźni, dlatego też łatwiej było mi udawać, że nie jesteśmy razem, bo no właśnie, na początku... naprawdę to była taka przyjaźń między kobietą a mężczyzną? Tak. Okazuje się. Okazuje się, że nie da się mieć przyjaźni między facetem a kobietą, bo widzisz, jak to się skończyło. Znaczy, gdyby mój mąż się we mnie nie zakochał, to myślę, żebyśmy dali radę. Tak? Tak, bo... Czyli to była jakby jego bardziej inicjatywa. Tak. No, błagam, spójrz na mnie. Czyli ty byłaś po prostu taką księżniczką, która jednak czekała na to, żeby facet ją zdobył. Nie jestem księżniczką, ja raczej jestem chłopczycą, ale mam swoje zasady, jestem tak wychowana, że ja nie biegam za facetem, absolutnie.
I tutaj mam swoje zasady. Mężczyzna musi wykazać inicjatywę i raczej jestem taka niedostępna. Jestem wyluzowana i oczywiście nie mam problemu, żeby zaprosić faceta na randkę, ale wydaje mi się, że jak facet cię nie zmęczy, nie wiesz, nie będzie miał takiego poczucia, że bardzo to walczy, to nie docenię tego. Czego ci mogę życzyć na najbliższy czas, który no mam nadzieję, że będziesz spędzała ze swoim mężem. Czego wam jeszcze trzeba? Czy czegokolwiek wam jeszcze trzeba? Wiesz co, no, wydaje mi się, że ja dużo wyciągnęłam wniosków z mojej przeszłości, więc jestem w stanie zachowywać tę prywatność i chronić swoje małżeństwo. Nie wystawiam go tak na widok publiczny jak poprzednie swoje relacje. Dużo satysfakcji właśnie z tego czerpię, że nie potrzebuję publiczności do tego, żeby być szczęśliwą. Akurat w tej kwestii, w tym aspekcie. To jest naprawdę ważne, żeby do tego dojrzeć, mimo że ktoś jest taki, no nie ukrywajmy, pazerny na atencję, no bo ja jako artystka lubię, kiedy wokół się mnie dzieje. W tej kwestii wszystko mi się poprzestawiało w głowie i jest ten. Więc tutaj akurat nasza prywatność, nasze życie, wszystko jest fajnie. Czyli czego potrzebujecie? Spokoju po prostu? No. Myślę, że spokoju, ale jakoś tak póki co umiem o niego zawalczyć, o ten spokój. Ale myślę, że tak. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy mieli więcej czasu na właśnie na podróże, na zwiedzanie świata. Dużo pracujemy razem, dużo sobie wzięliśmy obowiązków na głowę. Nasza wspólna firma produkująca filmy jest tak płodna, że teraz robimy jeden film, będzie miesiąc przerwy i zaraz wchodzimy na plan kolejnego, więc... No, to jest fajne pracować z moim mężem i w ogóle fajnie jest robić takie super projekty. Sama wiesz, bo pewnie razem pracujecie też, nie? No właśnie, ale fajnie było, gdybyśmy mieli też jakiś czas na podróże. Podróże to było coś mega fajnego. No to w takim razie życzę ci dużo tego spokoju i dużo podróży. Byle niespokojnych podróży. Tak, dokładnie. Ja akurat też uwielbiam z moim mężem podróżować. Wiem, jakie fajne emocje temu towarzyszą i zawsze coś takiego nowego, świeżego się wydarza na tej obczyźnie, więc wiem, że to jest takie super dla związku, więc jak najwięcej podróży i pomimo tego, że boisz się latać, to rozumiem, że te podróże cię korcą. Teraz jeszcze przy tym koronawirusie nigdy w życiu bym nie pomyślała, że ja zatęsknię za samolotami. No, kłada figle. Ogromne figle. Takie figle, że szok. No to wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo ci za zaproszenie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Super, super. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.